Czy znudziło was denne i nudne drzewko osmańskie? Albo graliście już wszystkie kraje europejskie i żaden nie jest już w stanie was zadowolić? Spokojnie, w dzisiejszym odcinku pokażę wam modyfikacje, które znacząco urozmaicają rozgrywkę każdym dowolnym krajem, którym zagracie. Zwłaszcza jeżeli chcecie zagrać jakimiś nowymi europejskimi krajami i stworzyć potęgi w miłej alternatywie historycznej. A może macie ochotę totalnie oderwać się od rzeczywistości i zagrać na fantazji? Modzie, na którym możecie zagrać jako na przykład nieśmiertelne elfy lub też wampiry, które po odpowiednich decyzjach u waszych magów, bo tak, jest tutaj magia, staną się nieśmiertelnymi Lich Kingami i poprowadzą armię nieumarłych do opanowania świata. No, witam kochanych imperialistów, tutaj Lukas. Pamiętajcie o wyprzedażach na Enebie, mnóstwo okazji, a sklep jest legitny. No bo już wstępie powinniście wiedzieć, jakie mody się pojawią dzisiaj. I to jest takie moje top 3 modów, w które gram. To nie znaczy, że nie znam innych modów, po prostu te są moje ulubione. I w sumie każdy jest dla mnie równie dobry. Kolejność raczej będzie zależała od tego, jak bardzo odchodzi dany mod od wanilki. Poza tym dwa mody ostatnio pojawiły się u mnie w formie odcinków na kanale, a trzeci był jakiś czas temu ogrywany na streamach. A jeżeli któryś byście chcieli zobaczyć w większej ilości u mnie na kanale, myślę, że za jakiś czas pojawi się ankieta, gdzie będę o to pytał. Możecie też mi dać znać oczywiście w komentarzach, do czego serdecznie zapraszam. Wszystkie trzy mody, które będę wam też przedstawiał, spełniają pewne cechy. Po pierwsze są wciąż aktualizowane, po drugie są jak najbardziej grywalne, po trzecie mają mega rozbudowane community, a po czwarte i wcale nie najmniej ważne, nie spalą waszego komputera. Pierwszym modem, który w sumie najmniej odbiega od tego, co widzimy w Europce, ale dodaje mnóstwo smaczków i aromatu takiego, kiedy się gra, i to jest mod, na którym można spędzić kolejne kilka tysięcy godzin w tej grze, bo naprawdę dużo zmienia, co zresztą widać tutaj, bo to tak naprawdę jest grupa modów, a nie jeden mod. I w sumie pokażę wam, jak go ściągnąć, bo wiem, że nie wszyscy przecież muszą wiedzieć, jak to się robi, a robi się mega łatwo. Po pierwsze, jak już macie swoją grę wybraną, klikacie po prostu warsztat Steam, wpisujecie expanded, ewentualnie klikacie link, który na pewno dodałem w opisie, wybieracie dowolny mod z tej familii, wszystkie mają, jak widzicie, subject, government expanded, subject expanded, mission expanded, łatwo jest się domyśleć. No i tutaj mamy akurat bardzo fajną sytuację, bo ktoś zrobił nam listę całej familii modów expanded, które możecie sobie zaznaczyć jednym kliknięciem i ściągnąć. Ja osobiście gram na wszystkich, a każdy z was może zrobić jak chce. No, następnie klikacie graj i powiem szczerze, ja wam polecam zapoznać się z opcją robienia zestawów. Ja już mam wszystkie sobie tutaj przygotowane, no ale wy będziecie mieli taką opcję jak dodaj nowy zestaw. Wpisujecie jego nazwę i jako, że przed chwilą dodaliście mody z grupy Expanded Family, to są najnowsze wybrane przez was mody i robicie dodaj bieżące mody. Mnie się coś zjebało, ale u was doda to te 10 modów, które wybraliście. Pewnie dlatego, że u mnie są na innej liście. Kiedy już macie listę gotową, zaznaczacie sobie, które mody chcecie wybrać. U mnie to jest w pierwszym momencie Expanded. Po lewo macie wszystko do zarządzania tą grą, więc klikacie zestawy i możecie przejrzeć, które mody wam się w tym momencie załadują dla danego zestawu. Po tym pozostaje już tylko kliknąć graj. Bardzo tożsamo robi się to również dla Anbanara oraz Antebellum. Jak widzicie, wszystkie mody mi się załadowały. Grupa Expanded ma jeszcze to fajne, że na początku rozgrywki macie wszystko mega fajnie opisane, czym warto zagrać w zależności od zakładki i do czego możecie dążyć. Jest to dość umilające, zwłaszcza, że tutaj na tej modyfikacji jest mnóstwo zmian. Jako, że przed chwilą wszedł update dla Bliskiego Wschodu, to może właśnie nim się zajmijmy i przykładowo zagrajmy Kanarkiem Żółtym Hishin Kaifun. Oczywiście możecie od razu kliknąć na misję i o, jak to miało być nowe misje, nie ma misji, miał być nowy rząd, nie ma nowego rządu, co to ma być? No, prawda jest taka, że jak na większości modów musicie odkliknąć pauzę i poczekać ten jeden dzień. Pojawi wam się wybranie tego, że chcecie właśnie grać na tych misjach z modyfikacji. I jak widzicie, znacząco się zmieniają. W przypadku Hishin Kaifun możemy otworzyć nawet dziedzictwo Saladyna. Początkowo też macie dostęp do standardowych produktów, które występują na świecie, chociaż w niektórych wypadkach grafiki są zmienione. Osobiście polecam wam zagrać na zmienionych, bardzo ich dużo dochodzi i
urozmaicają rozgrywkę. Zresztą w przypadku całej familii Expanded jest jeszcze dużo innych okienek, które musicie klikać w międzyczasie i warto jest się zastanowić, co czym jest. The Trading Fairs powoduje, że zaczyna wam działać specjalna mechanika, którą polecam, bo naprawdę urozmaica rozgrywkę, w wyniku której po świecie wędrują handlarze i mogą przybyć do jednej z waszych prowincji. Minusem tego jest, że rzeczywiście to spowalnia rozgrywkę i to znacząco, ale jednak jeżeli gracie tacy sami dla siebie i chcecie poczuć właśnie jakieś takie dodatkowe eventy, wydarzenia, które wzmacniają wasz kraj, a czasem osłabiają, warto jest sobie to włączyć. Pierwsza opcja, jeżeli chcemy, druga opcja, jeżeli nie chcemy. Tutaj już jest bardziej kwestia tego, czy znacie angielski i czasem czytając wydarzenia chcecie się uśmiechnąć albo nawet pośmiać. Jeżeli tak, no to zaznaczacie opcję pierwszą i jeżeli nie znacie angielskiego i albo w ogóle was nie interesują eventy, zaznaczacie drugą opcję i was więcej to nie interesuje. Trzecia opcja, która jest, wiele osób mylnie uważa, że to włącza jakieś zmienione idee, a tak nie jest. Rodzina modów Expanded nie zawiera żadnej zmiany idei tych ogólnej. Tego tutaj nie ma. Możecie za to skorzystać z takiego moda dodatkowego i właśnie ta opcja ma poinformować rodzinę modów Expanded, czy korzystacie z takiego moda, czy też nie. Jeżeli źle zaznaczycie, możliwe, że całego save'a sobie popsujecie, więc warto jest tutaj się wczytać i z tym zapoznać. Jednym z krajów, który oczywiście muszę płacić do grania na tym modzie, jest Polska, która oprócz oczywiście elekcyjnej monarchii też ma polski konstytucjonalizm, jak i szereg innych reform dostępnych tylko dla siebie. Bardzo fajny jest system, który działa tuż obok wprowadzania tych reform, w zależności którą wybierzecie, wzmacniacie dany stan w kraju. Jeżeli chcecie dokładnie dowiedzieć się, co, gdzie, na co wpływa, jakie bonusy wam to da, polecam kliknąć to Empowered Requirements, gdzie macie wytłumaczone, jak wszystko działa, jeżeli idzie o wpływy danego estate'u poprzez reformy. Z podziałem na monarchię, republiki. Kolejną rzeczą, którą tutaj posiadacie, macie bardzo rozbudowany system waszych wasali. No zobaczcie, tutaj na przykład Polska i Mazowsze nie są w stosunku wasalnym. Jest to jakaś specjalna forma, której nawet nas nie podejmuje wypowiedzieć, ale możecie ich obniżyć, ich statów do wasala, a potem ich następnie integrować. Informacje na temat wasali również macie w tooltipie w National Decision, gdzie możecie przejrzeć wszystkie rodzaje nowych tytułów wasalnych. A tego jest naprawdę dość sporo. Jak i też macie możliwość przejrzenia, które typy, gdzie jakieś tam zależności wasalnych istnieją obecnie na świecie. Polska ma mega rozbudowane drzewko misji, bardzo ciekawe odnośnie jej przyszłości oraz oparte mocno na historii. Kończy się na Konstytucji 3 maja, chociażby, więc jest przewidziane do gry aż do ery rewolucji, bardzo długie. Jakby się nie przyjrzeć, to można tu zobaczyć, że ktoś na tym drzewku mocno się wzorował. Prawda? Kolejnym krajem, którym polecam zaznajomić się, zwłaszcza jeżeli już to nie jest wasze pierwsze podejście do tej modyfikacji, jest Saksonia. Ma gigantyczne drzewko misji, ale jeszcze nie najważniejsze, bo jeszcze jeden kraj ma lepsze misje, ale jest mega ciekawe. Możemy mieć Unię Saksońsko-Polską, mamy misje prowadzące do przejęcia władzy w całych Niemczech oraz co najważniejsze, mamy możliwość stworzenia dość unikalnego taga, jakim jest Wschodnia Frankia. Oczywiście oprócz tego macie też możliwość stworzenia Niemiec czy też Prus, żeby nie było, ale East Francia to jest naprawdę coś, co trzeba zobaczyć samemu. Ja zrobiłem to na razie na kodach, ale nie będę wam spoilerował. Możliwe, że kiedyś z tego będzie seria u mnie na kanale. Największe, najbardziej skomplikowane drzewko misji, jakie chyba widziałem we wszystkich modach, chociaż niekoniecznie, możliwe, że na kolejnym modzie będą jeszcze większe, to jest drzewko na Francji. Jest gigantyczne. Pierwsza część z drzewka skupia się na, no jakby to powiedzieć, ta misja mówi wszystko. One nation to rule them all, wzorowana chyba na Władcy Pierścieni, prawda? Zobaczcie, jakie kraje mogą tutaj wpaść pod nas. Środkowa część drzewka zdecydowanie jest skupiona na erze absolutyzmu, ale co najważniejsze na handlu oraz na budowie kolonialnego, przepotężnego imperium. A ostatnia część drzewka skupia się na rozbudowie ekonomicznej Francji. Pomijam też fakt, że naprawdę tu występuje mnóstwo nowych monumentów, których nie ma w podstawce. Zresztą zobaczcie, co się znajduje w Krakowie. Jeżeli nie widzieliście tego na serii, pokazuję wam, ile tutaj jest ciekawych monumentów. Na pewno jeden z krajów, który wam teraz zaspoileruję, to jest Persja. Pomijając fakt, że ten kraj na tej modyfikacji to jest istny potwór. Zobaczcie, jakie już mamy początkowo bonusy. Następnie są...
No i jak pierwszy raz to widziałem, to miałem co chwilę WTF, WTF, WTF. Kto to robił? Ale potem też zobaczyłem to drzewko i to było kolejne mega zdziwienie. Możliwe, że też ta Persja pojawi się za jakiś czas na kanale, ale kampania z tego byłaby gigantycznie długa. Zresztą nawet niektóre bonusy z misji też są całkiem niezłe, zwłaszcza dla Persji Shia. Chociaż wydaje mi się, że też gdzieś tutaj widziałem wariant dla zaoristriańskiej Persji. Bardzo fajnym bonusem jest to, co jest, zostało zrobione w erach. Oprócz tych standardowych bonusów dla konkretnych krajów w danej erze, są też bonusy, które może praktycznie każda nacja spełnić, a w zasadzie to grupa gdzieś tam nacji i coś dostajemy. Więc praktycznie każdy w każdej erze sobie coś może ugrać, jakieś bonusy dla siebie. Już nie jest tak, że tylko mała garstka krajów z tego korzysta. Oczywiście też łatwiej jest odpalić złotą erę, co też jest moim zdaniem dość mega. Pokazałem tylko kilka krajów, które sam do tej pory przejrzałem i rozegrałem prywatnie, ale w ogóle nowych drzewek jest ponad 300. A jeżeli chodzi o formy rządów, są podzielone na dwie grupy i w tej pierwszej kraje mają zmienione praktycznie wszystko. To, co jest dość unikalne dla tej modyfikacji, chociaż już widziałem, że też wiele z nich korzysta z tego, jest cały rozbudowany panel boczny szybkiego budowania. Macie tutaj podział na takie te standardowe budynki, chociaż nie zawsze, bo też są takie akcje specjalne, jak na przykład kradzież surowców od waszych wasali, no ale też możecie poszukać surowców, zwłaszcza jeżeli macie na swoim terytorium góry. Na późniejszym etapie rozgrywki, gdzie już macie odpowiednie warunki spełnione i posiadacie odpowiednią technologię plus innowacyjność, w waszych prowincjach możecie zacząć budować zakłady produkujące lepsze dobra, na czym naprawdę zaczyna się już sporo zarabiać. Coś, czego jeszcze sam za bardzo nie ogrywałem, ale co już miałem okazję się pobawić, to jest na przykład gra w Holy Roman Empire. Wiecie, że wasz władca może zginąć po zostaniu wybrany na nowego cesarza? A to dlatego, że tutaj jest taka pewna mechanika. Nowo wybrany cesarz musi uzyskać aprobatę papieża i w tym celu leci na pielgrzymkę. Podczas tej pielgrzymki zachodzą wydarzenia, i jest szansa, że możecie podczas niej umrzeć. Natomiast, jeżeli byście chcieli przejąć cesarza i nie chcecie czekać na to, żeby ci Habsburgowie wreszcie wymarli, no to jest szansa na to, że w momencie, kiedy poprze was większość elektorów, dostaniecie Cassius Belli na obalenie cesarza. Mega mocne. Kiedyś to na pewno przetestuję. Plus jeszcze dużo innych zmian w ramach grania w Holy Roman Empire, do których jeszcze nie doszedłem. O tej modyfikacji mógłbym mówić godzinami, ale nie mam na to czasu, trzeba przejść do kolejnej. Jak widzicie, jest tu tyle tego kontentu, że tysiące godzin kolejne spokojnie możecie ograć. A jeżeli uważacie, że pominąłem coś ważnego, to napiszcie też swoją recenzję na temat tego moda w komentarzach poniżej dla innych użytkowników. Bo powiem szczerze, na tej modyfikacji mam dopiero gdzieś około 150 godzin rozegrane, więc nie czuję się ekspertem. Antebellum. Jest to rzeczywiście najczęściej prezentowany przeze mnie mod, bo długo, powiem szczerze, grałem tylko i wyłącznie w niego. To, za co jestem wdzięczny temu modowi i Parmineliowi, to to, że w ogóle jest to ta modyfikacja, która mnie w ogóle przekonała do tego, że warto coś więcej poszukać do tej gry. Dlaczego? Wcześniej, grałem na Expanded Timeline, czyli tej modyfikacji, gdzie grało się od roku zerowego do współczesności, ale umówmy się, jest to dość taka średniawa modyfikacja i mało kompatybilna, ale zresztą nieważne. Najczęściej właśnie przed zagraniem w Antebellum miałem raczej wrażenie na temat modów do Europa Universalis 4, no, że są po prostu robione na odpierdol się i dość kiepskie. Albo jeżeli nawet były robione dobrze, bo też z kilkoma takimi się spotkałem, to najczęściej na którymś etapie tak czy siak były porzucane. Tutaj muszę powiedzieć, że mod jest świetny. Mamy gigantycznie przeobrażoną mapę. W tym momencie jest już to Europa, Bliski Wschód oraz cały obszar Chin. W najbliższych planach będzie rework Anglii i okolic. Co prawda takie obszary jak Afryka, Indie, obszar Tymura nie były jeszcze ruszane, no ale to w najbliższym czasie też będzie zmieniane. Kolejnym dużym plusem tej modyfikacji jest to, że mam mega aktywne community na Discordzie i Parmelion bardzo często się pyta użytkowników tej modyfikacji, nad czym on ma dalej pracować. Więc polecam dołączyć do Discorda, linki pewnie macie w opisie.
opisie tego filmu, jak i do samej modyfikacji. A dla tych osób, które chcą grać, mogę wam śmiało polecić to, że możecie grać na każdej z tych zakładek. Podobnie jak na poprzedniej modyfikacji, domyślnie macie pokazane, które nacje są najbardziej wartościowe do grania i krótkie omówienie tła historycznego. Jeżeli jesteście zainteresowani lore i historią tej modyfikacji, co jak się pozmieniało w historii, żeby doszło do takiego świata, jaki widzieliście, polecam Antebellum Wiki. Zresztą tutaj widzę, że też jest przekierowanie na Discorda. A w sumie polecam zapoznać się z lore, bo klimat tej modyfikacji i to, jak dużo jest tutaj włożone wysiłku w opisanie tego całego świata, to jest naprawdę giga robota i giga plus. Kraj, którym polecam zagrać każdemu, to któryś tutaj z plemion polskich, zwłaszcza plemiona te z religią słowiańską. Zostały one dość ostatnio mocno wzmocnione. Są filmy u mnie na kanale na ten temat. Pewnie też link do nich jest w opisie tego materiału. Oprócz stworzenia Polski możemy na późniejszym etapie otworzyć oczywiście Rzeczpospolitą, ale też i Wielką Lechię, co jest mega klimatyczne. Posiadamy osobne nowe drzewko misji, ale nie bójcie się, ono rośnie wraz z utworzeniem Polski, Rzeczpospolitej, no i dalszej rozgrywki. To, co bardzo lubię na tej modyfikacji, to monumenty. Jednym z takich przykładów dobrego i ciekawego monumentu jest ten u Węgrów. Tak, Madziarzy to Węgrzy inaczej po prostu, gdzie tutaj wciąż są tęgrystyczną hordą i mają bardzo ciekawy monument, który można zagrać sobie pod kawalerię. Trochę ciekawszym krajem niż Polska, powiem wam szczerze, jest Frankia. Bardzo duże drzewko misji skupiające się albo na dominacji regionu Holy Roman Empire jako Frankia, albo przyjęciu tam władzy jako cesarz, bo tutaj na tej modyfikacji to nie Austria jest cesarzem Holy Roman Empire, a właśnie Frankia. Ma też ona swój unikalny kryzys, który może doprowadzić do tego, że ten kraj upadnie i zamieni się w standardową Francję. Jeżeli natomiast chcecie kontynuować podbój przez islam Europy, nie ma lepszego kraju od tego niż Andaluzja, no bo został on właśnie pomyślany w ten sposób. Bardzo mocne idee, zarówno pod kątem militarnym, jak i pod potencjalną kolonizację. A z takich ciekawszych krajów, mega przekoksanych, to jest Nizarii. To jest Osman na mega sterydach, z bardzo mocnymi ideami do podboju. Zobaczcie, Wars Course versus Other Religion, korowanie. Dodatkowo jest tutaj dla niego pełen bonus w erze, których bonusów też jest tutaj dość sporo innych, ale to, co jest unikalne w tej nacji, to że istnieje ona dopóty macie tą dynastię. Jeżeli dojdzie na tronie Nizaridów do zmiany dynastii, kraj upada i zmienia się w zwykłego mameluka. Zresztą, co tutaj mówić, jest masakrycznie dużo ciekawych nacji do grania, dużo nowych monumentów, co też możecie spojrzeć na mapie, już nie tylko w Europie, ale też dość sporo jest ich w Azji, a sama Azja też została przemieniona, tak jak zresztą mówiłem. A jeżeli chcecie przeżyć naprawdę załamanie psychiczne, polecam zagrać Yuanem na Very Hardzie i wybrać, że jako cesarz popieracie wprowadzenie tutaj pewnej religii, a mianowicie odłamu religii chrześcijańskiej dla cesarstwa Yuanu. Ta religia jest mega mocna, ale bunty, które wtedy tutaj zachodzą, są mega ciężkie. Jest to mega klimatyczna modyfikacja, która ma masę ciekawych rzeczy i co najważniejsze, misji, które zostały bardzo skrzętnie przemyślane nieraz i przetestowane. Poza tym to, co najbardziej jeszcze lubię na tej modyfikacji, zresztą bardzo często tu używam słowa najbardziej w kontekście Antebellum, chyba jednak mój top 1, tak po zastanowieniu, to grać multiki. Jest to mega fajne, bo możecie sobie podzielić się na team katolików, sunnitów, prawosławnych, czy jeszcze jakichś innych religii, no i po prostu rozegrać się taką teamówkę typową, co raczej na zwykłej Europce jest dość ciężkie do zrobienia. A, i jeszcze i na koniec, najważniejszą cechą Antebellum jest jej przystępność, bo nie ma tutaj żadnych specjalnych mechanik. Jeżeli znacie mechaniki Europa Universalis 4 podstawki, to one też występują tutaj w 100%, nic się nie zmienia. Do pary do tej modyfikacji polecam również używać moda do AI, XROM AI. Jeżeli pamiętałem, to też umieściłem do niego linka w opisie, ponieważ on sprawia, że boty grają dużo lepiej, a przynajmniej robią dużo lepszą ekonomię. Nie musicie mnie budynków kasować. Anbenar, tak, jest to duża modyfikacja fantazy, której świat no wygląda totalnie inaczej, chociaż też tak nie do końca, bo jeżeli się przyjrzycie, to można powiedzieć, że przypomina to, co mamy
mamy u nas. Ameryka Północna, Południowa, tutaj są obszary do kolonizacji, tutaj mamy Europę, przynajmniej tutejszy jej odpowiednik, tutaj mamy odpowiednik Indii albo Mingu, nigdy nie pamiętam, a tutaj jest odpowiednik Japonii, co w sumie powoduje, że... No może nie, ale wiecie, o co chodzi. Może zacznę od takich minusów, które mnie bardzo bolały na tej modyfikacji i które początkowo spowodowały, że od niej się odbiłem kilkukrotnie. To po pierwsze, jest tutaj kilka nowych mechanik, o których będę mówił za chwilę, które niestety są dość, przynajmniej kiedyś były bardzo kiepsko wytłumaczone. I czasem jak tak wchodzicie na jakiś kraj, tutaj akurat weszłem na elfiaków, nie zawsze macie napisane, że możecie z tego stworzyć jakiś kraj i jakie są wymagania. Okazuje się, że często w misjach, które tutaj są, są ukryte eventy na powstanie danej nacji. No i niestety nie obejdziecie w tego w żaden sposób inny niż po granie, bo oczywiście istnieje Wikipedia tej modyfikacji, ale jest ona bardziej oparta o lore niż tłumaczenie mechanik lub co z czego tutaj wynika. Więc odkrywacie tą modyfikację po prostu w nią grając. Co w sumie nie jest jakimś dużym minusem może dla przeciętnego gracza, ale dla twórcy, który musi zaplanować odcinek, to jest bardzo duży minus. Kolejnym minusem to jest kiepsko wytłumaczone, jak działa tolerancja ras lub ich nietolerancja. Przynajmniej kiedyś to tak było kiepsko wytłumaczone i z tego co widzę nadal tak jest. Na czym to polega? Nie dowiemy się. No ale to co muszę przyznać, więcej minusów raczej nie mam co do tej modyfikacji, bo magia jest dobrze wytłumaczona i to jest unikalna mechanika, która została tutaj wprowadzona. No ale, może wróćmy do przedstawienia tego świata, gdzie tutaj co jak wygląda. W centrum znajduje się odpowiednik Holy Roman Empire, gdzie imperatorem jest Vex, ale jednak jest to o wiele trudniejsza rozgrywka niż to, co macie w normalnej Europce. Imperium nazywa się Imperium Anbenar, no więc już wiecie, od czego jest nazwa tej modyfikacji. Na południe od tego wszystkiego jest upadłe Imperium Feniksa, nieśmiertelnych elfów, które można powiedzieć, że przypomina mi troszeczkę tutaj szogunat Japonii, ale też tak nie do końca, bo to nie jest tak, że my jesteśmy szogunem, a tylko one tutaj żyją razem, są razem, dążycie do zjednoczenia ponownego Imperium Feniksa, ale w międzyczasie dochodzi do bardzo specyficznych eventów, których nie chcę wam spoilerować, bo naprawdę są niezłe. Ale jeżeli chcecie zagrać i tak mówię, mieć dość ciekawe wydarzenia związane właśnie z formowaniem tego imperium, polecam jak najbardziej. Jeżeli jesteście fanami ultra tal grania, no to macie typowe krasnoludy ze swoją fortecą górską. No, upadłe imperium, dążycie do jego odbudowy i powiem szczerze, jak grałem tutaj tymi krasnoludami na poziomie very hard, to był jedyny raz, kiedy upadłem na jakiejś modyfikacji, bo krasnoludy na pewnym etapie rozgrywki dostają tutaj kilka bardzo ciężkich disasterów do przetrwania. Jeżeli lubicie natomiast bekową grę, to tutaj występują plemiona orków, zresztą nie tylko tutaj, bo one też występują na tym regionie, jak i... Nie, dobra, tutaj i w górach. Plemiona orków, gobasów i tak dalej. Są bardzo specyficzne, bo można z nimi dosłownie doprowadzić do depopulacji świata i spowodować, że na świecie zostanie tylko jedna zamieszkała przez was prowincja. Da się tak zrobić. Cały ten obszar centralny to są stepy. Lorowo występują tutaj centaury. Możecie stworzyć tutaj potężne imperium właśnie tych centaurów, które mają w sumie jedną z lepszych kawalerii. Dla porównania macie elfy Yadari, takie pustynne, które dążą do świętej wojny, że tak powiem. Też bardzo mocne pod kawalerię i nimi też można sobie tutaj dość mocno polorować, zwłaszcza jeżeli chcecie właśnie taki jakiś dżihad prowadzić w stosunku do pozostałych nacji. Wyspa, na której znajdują się kupieckie republiki, no, z siłą rzeczy, wiecie, muszą przetrwać zagrożenie od hord. Jeśli dobrze pamiętam, państwo Korwuria to jest nacja rządzona przez wampiry, albo w której występują wampiry. Ale tutaj za dużo wam nie powiem, bo nie miałem okazji jeszcze nimi zagrać, mimo mojej całej sympatii dla wampirów. Ale widzę, że drzewko rozbudowało się. To chyba jednak do tego wrócę. To naprawdę wygląda coraz lepiej. Na prawo od cesarstwa, o tym jeszcze zapomniałem, znajdują się resztki dawnego, potężnego królestwa ludzi, które obecnie lorowo jest rozbite na jakieś takie kompanie,
ale znajdują się też tutaj orkowe plemiona, które też najechały i zniszczyły. Możecie zagrać jako jedno z tych plemion ludzkich i dążyć do tworzenia tego imperium ludzi, co jest dość fajne, lub wybrać potęgę na północy i zagrać Gewadem. Jakby to powiedzieć, jeżeli chcecie grać nacją, która lorowo jest naprawdę zła, to macie tutaj taki Mordor. Bardzo unikalną rozgrywką pod kolonie jest nacja Venali. Są to elfy morskie, których celem jest, jak możecie się domyślić, zdobycie nowego świata, a w zasadzie starego świata, bo cywilizacja kiedyś narodziła się tutaj, ale tu coś wybuchło i trzeba ją rekolonizować. Wiem, że w najnowszym patchu, bo teraz doczytałem w międzyczasie, doszło dużo zmian właśnie dotyczących elfów z północnej części tego kontynentu, no ale na ten moment za dużo na ten temat nie powiem, a nie mam niestety też czasu ograć ich, żeby coś więcej powiedzieć, ale ostatni patch dotyczy właśnie tego regionu i jak chcecie, możecie też sobie to zobaczyć. Z tego co widzę w grze, zostały już zaimplementowane monumenty, jednak nie robią one jakiegoś wrażenia i jest ich raczej mało. Nie zmienia to faktu, że w tej grze jest ich odpowiednik i był na dużo wcześniej, zanim zrobił to Paradox. Na przykład zwróćmy ponownie do elfiaków, wybaczę, że tak często do nich wracam, ale jest to nacja, którą najczęściej grałem. Widzicie, tutaj macie takie rzeki. Wzdłuż nich, grając i zdobywając je, wykonując misje z całego drzewka, możecie odbudować szlaki morskie, które po pierwsze zwiększą wasz income z handlu, po drugie przyspieszą podróż waszym jednostkom. Mega fajne, mega klimatyczne. Na południu znajduje się od nas taka zrujnowana forteca w prowincji górskiej. Następnie możecie ją po jej zdobyciu odbudować, no i w sumie w zależności od tego, jak ją odbudowujecie, takie bonusy dostajecie, albo tam jakieś do prestiżu, albo właśnie do obronności. Czy wspominałem o nowych stanach, które tutaj występują, oprócz standardowych mamy poszukiwaczy przygód, magistrów, magii, czy też tak jak mówiłem, wampiry. Ale wróćmy może do tej magii, bo ona jest naprawdę unikalnym rozwiązaniem. Magisterium znajduje się na takiej wysepce tutaj w centrum i można powiedzieć, że to jest taki odpowiednik Papal State'u dla tego regionu. Jeżeli wasz władca będzie magiem, czyli musi mieć tego perka, Powerful Mage, pojawia wam się zdolność po prostu używania magii podczas wojen, czy też dla rozwoju waszych prowincji. Możecie też waszego maga, władcę, uczynić magiem bojowym. I jest on troszeczkę przekoksany. Minusem tego rozwiązania jest to, że bardzo często oni umierają jednak podczas bitew. I chciałem powiedzieć coś na temat systemu magii, ale widzę, że przeszedł on totalny rework. O kurde. Ale ogólnie macie możliwość właśnie studiowania w jakiejś dziedzinie magii, łącznie z nekromancją, która was czyni na przykład nieumarłym liczem kierującym legionami nieumarłych żołnierzy. Tak, może do tego dojść. I widzę, że po prostu chyba dorobili okienka, że to teraz tak, zgadza się. To jest to samo, co było wcześniej w formie okna, tylko teraz ma ładniejszą grafikę oraz widać, jakie mamy postępy w ramach uczenia się danej magii, bo właśnie taką też musimy się uczyć. Każdy czar daje nam jakieś bonusy, jakieś minusy, wszystko zależy. Zobaczcie Undead Army. Zobaczcie, jakie tutaj bonusy występują. Mega mocna jest magia, albo też bardzo jest mocna magia występująca podczas wojen, która nazywa się magią oblężniczą. Macie możliwość na przykład przyzwania smoka, który zdobywa wam fortecę, praktycznie day one i takie tam inne smaczki. Chyba, że smok się wkurzy i was zje, bo to jest możliwe. Tylko mówię, jest ten feralny system, którego nie za bardzo do końca rozumiem, mimo iż mam w tej grze też przegrane z jakieś 100 godzin, odnośnie kultur, ich akceptowania, jak to działa, jak to się zmienia w ramach czasu i tak dalej. Bardzo dużo jest tutaj poświęcone też czasu religii. Jak widzicie, bardzo dużo religii występuje nowych, których nie ma standardowo. Każda jest przemyślana, każda ma jakieś swoje unikalne eventy, cechy i tak dalej. Oczywiście lore też występuje oraz też dochodzi tutaj do takiego rozłamu, a w zasadzie śmierci Boga dla obszaru ludzi. A, jeszcze żeby nie było, bo pewnie mi zaraz zapytacie, w jakim uniwersum jest to fantasy. Jest to autorskie fantasy twórców tej modyfikacji. No ale jeżeli się chcecie dowiedzieć, jakimi nacjami grać, oprócz tych, które wam wymieniłem, to mogę wam powiedzieć, że no macie tak jak standardowo. Możecie kliknąć praktycznie na każdą z zakładek, której nie tylko macie opisy, które wprowadzają was do lore danego regionu, ale też zazwyczaj te nacje, które tutaj są, wszystkie mają nowe drzewka misji, jakieś idee unikalne i możecie sobie to
ograć na spokojnie. To jest kolejny mod, na który można spędzić naprawdę setki godzin i jeszcze nie poznać wszystkiego. Ja powiem szczerze, idę grać moją nacją wampirków, bo mnie zaintrygowała. A jeżeli wy byście chcieli na przykład zobaczyć tą modyfikację, bo powiem szczerze, trochę się cykałem ją zaprezentować na razie na kanale YouTube'a, to dajcie mi znać w komentarzu koniecznie. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak się gra na przykład na Antebellum, zapraszam do obejrzenia tego odcinka z Normandii, gdzie musimy dokonać inwazji na Anglię.